Witajcie na kanale Wytrecha. W tym odcinku chciałem zrobić reportaż o pałacowych kotach, konkretnie o kotach, które zamieszkiwały podziemia Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Jednak tutaj należy się Wam drobna aktualizacja, bo okazuje się, że już kotów w zasadzie w piwnicach pałacowych nie ma. O ile mi wiadomo, w tej chwili został jeszcze tylko jeden kot, który gdzieś tam się przechadza po tutejszych piwnicach, więc na dzień dzisiejszy piwnice zostały, można powiedzieć, opuszczone przez koty. Ponoć to jest bardziej ze względów na dobro tych zwierząt, bo jednak tak między Bogiem a prawdą faktycznie takie piwnice może nie są najlepszym miejscem do bytowania dla tych zwierząt na stałe. Niemniej udało mi się nagrać bardzo ciekawy materiał właśnie z Pałacu Kultury i Nauki, a konkretnie udało mi się nagrać obrączkowanie sokołów wędrownych, piskąc sokoła wędrownego. Zapraszam Was na ten materiał. Jest on bardzo ciekawy pod względem ornitologicznym, ale również pod względem warszawianistycznym, bo udało mi się wejść na 45. piętro Pałacu Kultury i Nauki, a dokładnie wjechać na to 45. piętro pod samą iglicę Pałacu Kultury i Nauki, tam gdzie mają swoje gniazdo właśnie sokoły wędrowne. I będziecie mogli zobaczyć, jak wyglądało wyciąganie właśnie tych sokołów z tego gniazda, by później je zaobrączkować. Zapraszam Was również na film, w którym rozmawiam z panem Januszem Sielickim, wiceprezesem Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt Sokół. Z filmu tego dowiecie się nieco więcej na temat sokoła wędrownego, sokołów wędrownych w Polsce. A teraz z ekipą Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt Sokół zabieram Was do gniazda. Gniazdo znajduje się na 45. piętrze, więc musimy się tam jakoś dostać. Pojedziemy ogólnie dostępną windą, mijając taras widokowy na 30. piętrze, dojedziemy nią do 33., gdzie przesiądziemy się do kolejnej windy, która zabierze nas już prawie do samego celu. Stamtąd zostanie nam kilkanaście schodków i do pokonania drabinka. I jesteśmy już na 45. piętrze. Tu znajduje się dostęp do gniazda i jeszcze taka ciekawostka, również wejście do iglicy. Teraz, gdy odleciał dorosły osobnik, możemy zabrać na chwilę ptaki do obrączkowania, które odbędzie się przy reporterach na tarasie widokowym. W tym roku na świat przyszły 4 sokoły. Jaja zostały złożone mniej więcej w połowie marca i po około 30 kilku dniach wykluły się z nich 3 samce, 1 samica. W konkursie wybrano im imiona WZ-ka, Hetman, Prezes i Iwo. Z kolei ich rodzice to Franek i Giga, którzy na Pałacu Kultury i Nauki bytują od kilku lat. Wcześniej to miejsce zamieszkiwała inna para, Wars i Sawa, która dochowała się 22 młodych. A same dożyły 19-20 lat. Z udokumentowanych przypadków były to chyba najdłużej żyjące na wolności osobniki na świecie. Thank you.
wszystkim ekspertem w sezonie otoczkarskim. Jest też na Pałacu Cokoły, co już mają do wypowiedzenia. Ptaki obrączkuje się w celu monitoringu, by można było śledzić, co się z nimi dzieje. Młodym założone zostaną dwie obrączki. Jedna ornitologiczna, a druga tak zwana obserwacyjna. Obrączka ornitologiczna zawiera nazwę centrali ornitologicznej, dzięki czemu można zorientować się, w jakim kraju ptak został zaobrączkowany, oraz serię i niepowtarzalny numer, coś jakby PESEL. Dodatkowo mają one różne kolory, które oznaczają miejsce urodzenia lub miejsce wypuszczenia. Zielony kolor to są lasy, żółty to są miasta, a kolor czerwony oznacza góry. Z kolei obrączki obserwacyjne pozwalają odróżnić ptaki z lęgów naturalnych od reintrodukowanych. Nasze sokoły dostaną dwie obrączki, żółtą i niebieską, co będzie oznaczało, że są to ptaki z naturalnego miejskiego lęgu. Jeszcze tylko pobranie materiału genetycznego i ptaszki wracają do gniazda. One teraz w jakim wieku są? One są około 4 tygodni więcej na pewno. Znaczy na stronie właśnie jak się pół gniazda. Mają są 25 kwietnia. No to mówię do kwietnia. 23 tygodnie z kaczkiem. A już można określić płeć. Dokładnie, tak? I kiedy mniej więcej tracą całkowicie opierzenie te młodzieńcze? No teraz to szybko pójdzie, tak. No tak, to też będą jadło skóra. Nie, 4-tygodniowe to już nie mają kilku tak? Jeden tam, robi takie z Irokes, jakieś tam resztki białych spodni. A lot taki pierwszy? Co? Pierwszy lot? 6-7 tygodni? Opuszczają gniazdo od wykrucia około po 40 dniach. Po 40 dniach? Tak szybko? Tak. Samce szybciej, samiczki trochę później. Trudno w to uwierzyć, ale to są nasze młode, niecałe 3 tygodnie od zaobrączkowania. Po białym puchu praktycznie nic już nie zostało. Tu mamy okazję zobaczyć, jak wygląda wejście do gniazda od zewnątrz pałacu. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam Was oczywiście do śledzenia kanału i oglądania kolejnych odcinków, a także do subskrybowania kanału. Do zobaczenia.